brakuje jak u mamy. Dzień dobry, to znowu Jadork. Dzisiaj przygotujemy troską zupę z soczewicy. Będziemy potrzebowali 400 g soczewicy, jeden duży ziemniak, jeden ząbek czosnku, jedna łyżka koncentratu pomidorowego, jedna duża marchewka, olej, przyprawy do smaku takie jak chminek, ostra papryka, pieprz i sól. Jeśli nie widziałeś mojego ostatniego filmiku, jak zrobić menemen, to zapraszam do jego obejrzenia. Link do filmu znajduje się u góry. Dobra, zaczynamy. I teraz musimy dobrze przepłukać wodą soczewicę. Na początku dodajemy trochę oleju na oko. Następnie dodajemy pokrojone w kostkę cebulę. Chwilę smażymy cebulę. Następnie dodajemy jedną łyżkę koncentratu pomidorowego i dokładnie mieszamy. Dodajemy marchewkę pokrojoną w kółeczkach i pokrojone ziemniaki. Znowu wszystko mieszamy i chwilę smażymy. Kolejno dodajemy soczewicę i znowu dokładnie mieszamy. Po soczewicy dodajemy jeden obrany ząbek czosnku i mieszamy. Chwilę smażymy i dodajemy ostrożnie około 2 litry wody. Wszystko razem mieszamy. Na końcu dodajemy przyprawy, jedną łyżkę ostrej papryki, sól i pieprz, najlepiej świeżo mielony oraz chminek. I wszystko znowu mieszamy. I wszystko znowu mieszamy. Gotujemy około 20-25 minut. Co jakiś czas mieszamy. Teraz nasza zupa z soczewicy wygląda ok. Czas na wyłączenie gazu i zmielenie blenderem wszystkich składników. Do zupy należy dodatkowo przygotować specjalną mieszankę tłuszczu z przyprawami. Jej przygotowanie zaczynamy od rozpuszczenia masła na oko. Ja dodaję tyle, do masła dodajemy, także na oko, oleju.
Na końcu dodajemy przyprawy według uznania, czyli dajemy to, co lubimy i uważamy, że będzie pasować do naszej zupy. Ja dodaję dzisiaj ostre i słodkie paprykę, kiminek i mielony pieprz. Wszystko razem mieszamy, aby uzyskać jednolitą masę. Mieszanki ostrożnie dodajemy do zupy. Całość gotujemy na małym ogniu około 15-20 minut, nie zapominając o mieszaniu co jakiś czas. Po tym czasie kolor powinien wyglądać mniej więcej tak. Właśnie przyszedł upragniony czas na podanie zupy. Dobra, kolor i konsystencja są super. Teraz czas na spróbowanie. Smakuje jak u mamy. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału i zapraszam do komentowania, jeśli spodobał się mój filmik, i zapraszam do polubienia mojego filmu. Naprawdę pyszny. Aby zupa była jeszcze lepsza, możemy zrobić do niej grzanki. Ja mam dzisiaj pokrojoną bułkę. Bułkę wymieszałem z olejem i przyprawami. Papryką słodką i ostrą, ziołami, czosnkiem oraz pieprzem i solą. Tak przyprawioną bułkę lub chleb smażymy na patelni. Zupę najlepiej podawać z sokiem z cytryny. Ja dodaję tak jak moja mama, czyli pół cytryny na dwa talerze. Do następnego przepisu. Do zobaczenia. Na razie.